Cześć! Z tej strony Karolina Sobańska. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Jest to wyjątkowy odcinek, ponieważ to ostatni podcast w tym roku. Dlatego postanowiłam, że zamiast przygotowywać dla Was wywiadu, nagram odcinek solowy. Są osoby, które wolą wywiady, są takie, które wolą odcinek solowy, ale jako że jest to podcast staronoworoczny, to postanowiłam, że zrobię coś innego. Ja co roku mam taką tradycję, że podsumowuję upływający, mijający rok. Pod koniec roku podążam za pewnym schematem, który sama stworzyłam, i mam taką chwilę refleksji nad starym rokiem, po to, aby lepiej wejść w ten nowy rok. Jeżeli trochę mnie znacie, to wiecie, że uwielbiam notować, planować, pisać listy i podsumowywać. I pomyślałam sobie, że ten system, który stworzyłam, bardzo mi się podoba, bardzo mi służy i może będzie wśród Was kilka osób, które skorzystają na tym, że podzielę się tym, jak ja ten stary rok podsumowuję. To moje podsumowanie składa się z kilku etapów, także w dzisiejszym odcinku omówię po kolei wszystkie te kroki, a potem zgłębię się trochę bardziej tak osobiście. Prywatnie w to, co znalazło się na tych moich listach podsumowujących. Teraz, kiedy nagrywam ten podcast, jeszcze nie zrobiłam takiego dokładnego podsumowania roku 2019, ale na przykład takie kwestie jak postanowienia noworoczne, co mogliście zobaczyć na moim kanale, ponieważ pojawił się film, w którym zdradzam, jakie są moje postanowienia na nowy rok, to też jest kolejny taki mój rytuał i też tradycja na kanale, że co roku Wam opowiadam o tym, co planuje zmienić w swoim życiu. W nowym roku i to jest też zabawne, bo wy możecie weryfikować to, jak mi idzie, i niestety bardzo wiele rzeczy powtarza się rok rocznie. Bo nawet rozmawiałam o tym z Magdą Hajkiewicz w podcaście sprzed roku, był to pierwszy podcast w 2019 i był on właśnie poświęcony postanowieniom noworocznym i temu, dlaczego one często się nie sprawdzają, nie działają i nam nie wychodzą. Dlatego ja ewidentnie jestem też ofiarą postanowień noworocznych. Czasami i za dużo sobie biorę na głowę, i jest to po prostu nierealistyczne. Polecam Wam ten podcast, bo tam jest to pięknie psychologicznie wyjaśnione, właśnie dlaczego nie udaje nam się realizować postanowień noworocznych, ale w dużym skrócie są one po prostu nierealistyczne, zbyt idealistyczne i nie jesteśmy w stanie ich wykonać, dlatego szybko się zniechęcamy. Także mogę Wam zdradzić, że warto stosować tutaj metodę małych kroków, jak Zresztą moim zdaniem w większości spraw w życiu. I mówię to też sama do siebie, bo ja jestem człowiekiem, który potrafi zmienić bardzo wiele z dnia na dzień, i ciężko idzie mi takie stopniowe wprowadzanie zmian. Ale jak widać na załączonym obrazku, czytaj moje postanowienia noworoczne, może powinnam uczyć się od um, osób, które na przykład zapraszam do podcastu, i stosować się do własnych rad, bo z tym bywa różnie. Przechodząc moi drodzy do tego, jak ja podsumowuję rok, i może zacznę od tego, czemu ja w ogóle to robię. Ja mam coś takiego w sobie, że wierzę w to, że zmiana jest nieodzowną częścią naszego życia i jeżeli cały czas ewoluujemy i zmieniamy się, to jest dobry znak, ale jest to jeszcze lepszy znak, jeżeli zmieniamy się właśnie na lepsze. Także ja nie wierzę w takie powiedzenia, że, że ludzie się nie zmieniają, albo że mówisz bliskiej osobie, nie zmieniaj się, bo i tak się zmienimy. Jest taki bardzo fajny cytat, który mówi, że, że jedyną niezmienną częścią w naszym życiu jest zmiana. Także ja bardzo lubię wyciągać wnioski z tego, co mi się przytrafiło, co zrobiłam. Lubię spisywać sobie to czego się nauczyłam i też notować wiele rzeczy w moim życiu po to, żeby o nich najzwyczajniej w świecie nie zapomnieć, bo nie wszystkie te kwestie, które podsumowuję są bardzo ważne i odmieniające życie. Niektóre z nich są bardzo, bardzo trywialne, zresztą za chwilę sami się przekonacie. Zaczynamy. Pierwsza rzecz, od której ja zaczynam moje podsumowanie mijającego roku to jest tak zwana oś czasu. Po prostu robię sobie listę wszystkich miesięcy mijającego roku i notuję, co przytrafiło się w danym miesiącu, co wyróżnia się na tle innych rzeczy. Może to być kwestia zawodowa, kwestia podróży, coś z życia osobistego, po prostu takie najważniejsze wydarzenia czy motywy przewodnie danego miesiąca, dzięki czemu mam taki ogólny obraz tego, jak. Upłynął mi ten rok. Jeszcze biorąc pod uwagę, że ja w ostatnich latach dosyć sporo się przeprowadzałam, to zawsze te moje osie czasu były dosyć mocno dynamiczne. I też uważam, że ta oś czasu pomaga nam sobie trochę pokładać ten rok w głowie i też ułatwia wykonanie tych kolejnych zadań z mojego rytuału podsumowującego rok. Druga rzecz, która znajduje się właśnie w tym moim schemacie podsumowującym, to są lekcje, czyli to, czego nauczyłam się w tym Roku. I właśnie ta oś czasu i te najważniejsze wydarzenia sprawiają, że jest nam łatwiej jakoś skłonić się do refleksji i łatwiej przychodzą nam do głowy te rzeczy, które się wydarzyły, te lekcje, których się nauczyliśmy. I teraz, co mam na myśli, poprzez lekcje, to może być coś absolutnie pragmatycznego, jak jakaś nowa umiejętność, na przykład, nie wiem, jakiś język czy taniec, ale w moim przypadku zazwyczaj są to lekcje związane z tym, czego nauczyłam się o życiu. Także raczej takie głębsze tematy bym powiedziała. Chciałabym dać Wam jakiś przykład, ale nie chcę też zarzucić Was jakimś egzystencjalnym podsumowaniem, ale dajmy na to, m, nauczyłam się, jak bardzo doceniam moich najbliższych, kiedy jestem sama. To jest taka dobra lekcja, która powtarzała mi się w tym roku, na przykład na Seszelach, czy też będąc w Stanach. Teraz mam taki mały podpunkt mojego podsumowania, o którym Wam wspomniałam w jednym z vlogmasów. I jest to taka rzecz, która... nie wiem czy robiłam to co roku, ale znacie mnie i wiecie, że jestem totalnym foodie i uwielbiam jedzenie, restauracje, odkrywanie kuchni. I taką trochę pół żartem, pół serio częścią mojego podsumowania staro-noworocznego jest lista najlepszych rzeczy, jakie zjadłam. W tym roku. Możecie się śmiać, może to być dla Was kompletnie absurdalne, ale ja naprawdę przywiązuję dużą wagę do tego, jakie mam doświadczenia kulinarne, szczególnie biorąc pod uwagę dosyć sporą ilość podróży, jakie odbywam w ciągu roku, także nie śmiejcie się, ale tak robię sobie listę najlepszych szam, po prostu dla siebie, bo mnie to fascynuje, pasjonuje. I też wracając do jakichś miejsc, chcę pamiętać, co tam jadłam, po to, żeby móc to zjeść jeszcze raz, albo na przykład dać komuś dobrą rekomendację. Może też to być przydatne przy tworzeniu przewodnika wegańskiego, bo jest to też rodzaj filmów, które pojawiają się na moim kanale regularnie. Mam nadzieję, że będą pojawiały się jeszcze bardziej regularnie. Wspomniałam Wam tylko o jedzeniu. Ale muszę tutaj dodać jedną rzecz. Ja w ciągu roku mam zawsze taki zeszyt, w którym robię sobie listy filmów, książek i seriali, które obejrzałam, po to, żeby najzwyczajniej w świecie o tym nie zapomnieć. Bardzo to lubię. I daje mi też to taką satysfakcję, szczególnie w przypadku książek, że mam właśnie listę konkretnych tytułów, które przeczytałam. Także jeżeli wy czegoś takiego nie robicie, to myślę, że fajną rzeczą przy okazji na przykład nie pisania tego, jakie były najlepsze potrawy, jakie zjedliście, czy restauracje, możecie zrobić sobie listę książek, filmów i seriali, które widzieliście. Aczkolwiek jestem świadoma tego, że na przykład w moim przypadku. Spisanie wszystkich filmów, które widziałam, byłoby niemożliwe, bo nie ma opcji, żebym spamiętała, ponieważ oglądam naprawdę setki filmów w ciągu roku i tak było całe moje życie, także w moim przypadku jakby robienie tej listy jest tutaj kluczowe i to jest uważam dobry moment przy waszym podsumowaniu, żeby sobie takie listy stworzyć. Ale tak jak mówię, to jest absolutnie dowolność pełna, bo nie każdego to może rajcować, tak jak mnie. No, i teraz przychodzi kolej na bardzo ważny element podsumowania roku, a raczej wkroczenia w nowy rok, czyli właśnie postanowienia noworoczne. I powiem Wam, że ja uwielbiam postanowienia noworoczne. Hmm. Może dlatego, że ta idea 1 stycznia czystej karty jest czymś takim ekscytującym i takim początkiem nowym, takim świeżym startem, robiąc kalkę z angielskiego. Mam na myśli tutaj oczywiście stwierdzenie fresh start. Ale no tak jak mówię, ja robię od lat postanowienia noworoczne, jeśli chodzi o stosowanie się do nich, to bywa różnie, ale złapałam się na tym, że w tym roku mam ich znacznie mniej niż wcześniej oraz że jest kilka postanowień, które rzeczywiście udało mi się zrealizować i pomyślałam, że jest to dobry moment, żeby podzielić się z wami moimi postanowieniami, bo może część z was... Nie oglądała filmu na YouTubie, plus chętnie je rozwinę, bo jak wiecie, YouTube jest krótszą formą i ja tam też nie chcę się szczególnie rozwijać na każdy temat. Zacznę od tego, że przeczytam Wam szybciutko listę postanowień, jakie miałam w poprzednim roku i dam Wam znać, czy się do nich stosowałam. Bo powinnam tutaj też dodać, że częścią pisania postanowień na nowy rok jest najpierw weryfikacja tych starych i u mnie to wszystko się odbywa w tym jednym notesie i ten notes ma moje podsumowania lat poprzednich także jest to świetny taki zbiór informacji o mnie na przestrzeni lat polecam Wam coś takiego, nie gubcie tych zeszytów więc mam nadzieję, że się doczytam tutaj, bo zanotowałam sobie wszystkie moje stare postanowienia i uwaga Miałam postanowienia na rok 2019 następujące. Codziennie używać nici dentystycznej. Zaczynamy od takich mocno praktycznych, bym powiedziała. I słuchajcie, mogę sobie tutaj zbić kolokwialnie mówiąc pionę, bo udało mi się zrealizować to. Do tej pory, codziennie, wieczorem, nić dentystyczna jest częścią mojego wieczornego rytuału. Po umyciu zębów ją stosuję. Mogę na palcach jednej ręki policzyć dni, kiedy tego nie robiłam. Dobra, może trochę więcej, bo jak byłam na seszelach, to sobie odpuściłam, bo jeżeli wiecie, jak tam było, to zdajecie sobie sprawę, że warunki nie były do końca sprzyjające używaniu nici dentystycznej. Także brawo Karo, udało się. Pierwsze zrealizowane. Drugie postanowienie to było pić codziennie sok z selera, Naciowego, ponieważ był, może nawet jest, to bardzo duży wellnessowy trend. Jak mi poszło? Hmm. Średnio, po pierwsze, to jest to dosyć dużo zachodu. Po drugie, sokowirówkę miałam tylko przez kilka dni stycznia i potem od kwietnia i może zrobiłam ten sok z 20 razy w tym roku, co zdecydowanie nie jest codziennym, codziennym rytuałem. Także to poszło średnio, ale powiem Wam, nie mam z tym większego problemu, dlatego że uważam, że jest to mało praktyczne w moim życiu. Było przynajmniej w tym roku. Czy ja bym chciała do tego wrócić? Raczej nie. Nie wiem, jakoś ten, ten hype na sokscelera mi, mi przeszedł. Yy, mówię, jest to strasznie dużo babrania się w tym codziennie. Yy. I szczerze mówiąc, nie odczuwałam jakichś super świetnych. Rezultatów. Natomiast ogólnie, jeśli chodzi o robienie sobie świeżych, zdrowych soków, to, to chętnie się tym zajmę w przyszłym roku, ale też, jakby nie karcę się za to, że to postanowienie zostało zrealizowane. Przechodząc dalej, wymyśliłam sobie, że będę ćwiczyła rano jogę 5 razy w tygodniu. I tutaj po prostu powinniśmy puścić jakiś yy, dźwięk w tyle pod tytułem śmiech na sali. Bo nie wyszło mi to w ogóle, jakby totalnie. Miałam fazę na ćwiczenie jogi regularnie, i ja nie wiem, czy to było jakoś w kwietniu, czy w maju, też rzucałam wam jakieś filmy z poranną rutyną. I naprawdę ćwiczyłam, to może było rok temu, po powrocie z Tajlandii. Robiłam codziennie rano jogę przez jakiś tam czas, ale nie jest to realistyczne dla mnie, powiem wam szczerze. Z, z kilku powodów I, i nie wiem czy to jest w ogóle przestrzeń, w której powinnam się tutaj wypowiadać na ten temat, czy Was to interesuje, ale jak to mówi Asia Ukuniewska, to, to jest mój podcast, więc powiem. Nikt nie pyta, ja odpowiadam. Także ja zrozumiałam w tym roku, i to jest właśnie dobry przykład lekcji, która nie jest jakaś totalnie filozoficzna, ale nie jest też super praktyczna, tylko jest to taka obserwacja siebie, a uważam, że obserwacja siebie jest czymś, co powinniśmy wcierać w życie każdego dnia, bo dzięki temu uczymy się siebie i jest nam lżej w życiu, Żem teraz tylko nie zgubiła wątku. Tak, już wiem, że mi nie służy ćwiczenie od rana. Po prostu, nie lubię tego. Nie lubię tego i odkryłam to, ponieważ zmuszałam się do biegania. I wymyślałam sobie, że będę biegała rano, że budzę się, zakładam strój i biegam. I robiłam to naprawdę codziennie przez jakiś tam czas. I byłam z siebie bardzo dumna, ale powiem Wam, no, po pierwsze, to mi się nie chciało, a po drugie, to czułam się bardzo, bardzo zmęczona robiąc to. No ale myślałam, że o to chodzi. I powiem Wam któregoś dnia, nie wiem, w wakacje wróciłam z domu letniego moich dziadków jakoś po południu i pamiętam, że pomyślałam sobie, że mam dużo energii. Cały dzień tylko jadłam i siedziałam. Coś mi porobiła, był słoneczny dzień, a pobiegam. I ubrałam się, poszłam biegać, i po prostu miałam wrażenie, że to jest zupełnie doświadczenie. Nic mi nie bolało, miałam dużo siły, chciało mi się biec, Jeszcze sobie puściłam właśnie jakąś, jakąś muzyczkę i po prostu nogi mnie niosły. I wtedy pomyślałam sobie, hej, karo! Może ty po prostu nie powinnaś ćwiczyć rano, bo twój organizm czuje się o wiele lepiej ćwicząc po południu, właśnie o tej 17-18. I powiem Wam, że kilka razy to przetestowałam i rzeczywiście czuję się o wiele lepiej, mam o wiele więcej siły do ćwiczeń i chęci do ćwiczeń, kiedy robię to później. I to nie znaczy, że rekomenduję to Wam, tylko polecam naprawdę poobserwować swoje ciało, bo my często sobie narzucamy wszelkiego rodzaju reżim fitnessowy. Nie zastanawiając się, czy to nam służy, po pierwsze. Po drugie, przez to nie zdając sobie sprawy, że to naprawdę może nam sprawiać frajdę. Ja też mówiłam ostatnio o tym, że zakochałam się w hot jodze. i po raz pierwszy mam ćwiczenie, które jest tak intensywne i wysiłkowe, które sprawia mi przyjemność, bo w tym przypadku znalazłam coś, co autentycznie lubię. Tutaj już nie jest kwestia pory, tylko kwestia czegoś, co w jakiś sposób jest ciekawe i, i przyjemne dla mojego organizmu, mimo że też czuję ból, tak samo jak przy spinningu. Tylko przy spinningu mam ochotę sobie strześć w łeb. Mówiąc naprawdę bardzo wprost I oczywiście jest to yy, przenośnia nie mam zamiaru sobie strzelić łeb. Spokojnie. Także na przykład kolejna rzecz, którą odkryłam, to jest to, że ja nie mogę ćwiczyć naczczo. Jeżeli mogę zrobić tam trzy skłony, to spoko, ale jeżeli chcę iść na jakieś intensywne ćwiczenia, to muszę coś przed tym zjeść, odczekać i dopiero potem sobie ćwiczyć. Ale też nauczyłam się tego poprzez obserwacje, i powiem Wam, że też jakby ja stopniowo odchodziłam od tej jogi porannej i też nie pamiętam, żebym szczególnie była na siebie za to zła, bo tak jak mówię, zrozumiałam, że to było nierealistyczne i na przykład w tym momencie robię sobie trzy powitania słońca, staram się robić codziennie rano, to jest taka króciusieńka sekwencja jogowa i tym sposobem, w ten sposób zaczynam mój dzień i przechodzę do, nie wiem, przygotowania sobie kawy i siadam do komputera i pracuję, bo to lubię najbardziej. Naprawdę wstaję rano i lubię zaczynać dzień od pracy. Oczywiście to nie jest tak, że otwieram komputer w pierwszej chwili, mam cały swój rytuał, tak, budzę się, robię five minute journal, robię sobie jakieś tam pisanie intuicyjne, idę do łazienki, mam całą tam, cały rytuał pielęgnacyjny, ubieram szlafrok, idę zrobić kawę i powiedzmy, że mija spokojnie. Pół godziny, zanim ja usiądę do tego komputera, ale też nie siadam od razu do ciężkiej roboty, tylko właśnie taki mały check-in, tak zwany, czyli co tam się wydarzyło, jakie ewentualnie maile, wiadomości, na co trzeba odpisać, tak w trybie instant, więc nie, jakby zaczynam też. W miarę powoli, ale bardzo lubię pracować od rana i jakbym miała się zmusić do ćwiczeń, to bym cały czas na tych ćwiczeniach myślała o tym, że już bym chciała usiąść na przykład do pracy. Bardzo lubię swoją pracę, więc to nie jest tak, że jestem jakąś masochistką, po prostu sprawiam to frajdę I taki rytm dnia odpowiada mi zdecydowanie bardziej i wolę ćwiczenia właśnie w godzinach późniejszych. Czasem będzie to na przykład ćwiczenie przed lunchem, a czasem będzie to ćwiczenie przed kolacją, ale nigdy. Zaraz od rana, więc tym sposobem sobie zdyskredytowałam to postanowienie. Czy ja bym chciała coś z tym zrobić w nowym roku? Chciałabym nadal robić te powitania słońca od rana oraz chciałabym ćwiczyć przynajmniej raz w tygodniu właśnie hot yoga. Także mam nadzieję, że znajdę studio. Kolejne postanowienie to było biegać raz w tygodniu, i przez bardzo długi czas mi się to udawało. Przez większość czasu, kiedy byłam w Edynburgu, to był mój ostatni semestr studiów na początku tego roku, w pierwszym kwartale, to rzeczywiście mi to wychodziło. Potem mi to zupełnie nie przestało wychodzić. No i tutaj jestem na siebie troszkę zła. To, to jest realne, biegać raz w tygodniu, ponieważ nie dałam sobie tutaj żadnych restrykcji, jeśli chodzi o to, czy to ma być, nie wiem, 20 minut, czy godzina, czy 5 kilometrów, czy maraton. Więc tutaj mogłabym. Nad tym popracować, ale z drugiej strony powiem Wam, że ja naprawdę nie lubię biegać, więc jeżeli to ma być, jeżeli to bieganie można zamienić na jakiekolwiek intensywne ćwiczenie cardio, to naprawdę wolę znaleźć coś innego i absolutnie jest mi z tym dobrze. Także nie wiem, jak będzie z bieganiem w nowym roku, ale nie napalam się szczególnie. Kolejnym moim postanowieniem to było ograniczyć substancje toksyczne w moim otoczeniu czyli na przykład różnego rodzaju perfumy, chemikalia i inne środki do prania. Czy do sprzątania, które zawierają dużo chemii w sobie, Nadal się pod tym podpisuję. Czy mi to wyszło? Zdecydowanie tak, jeżeli chodzi o produkty, którymi ja się otaczam w takiej higienie osobistej. Natomiast, jako że nie mieszkałam ani razu na swoim, że tak powiem, przez ten czas, to nie wywierałam na sobie presji, żeby te wszystkie produkty wymieniać na takie naturalne, nietoksyczne. Ale na pewno na przykład w przypadku prania to dbałam o to, żeby nie używać chemicznych środków. Ale z drugiej strony, jeżeli używamy pralki z osobami, które takich środków używają, to też one potem zostają w tej pralce, więc nadal też przechodzą na nasze ubrania. Z tym, że ja od nowego roku na pewno już nie będę stosowała takich produktów, ale nie wpisuję sobie tego jako postawienie noworoczne, bo to będzie coś oczywistego, ponieważ sama będę kupowała wszelkiego rodzaju środki i to ja będę decydowała o tym, Jakich substancji będę używać? Kolejna rzecz, która była moim postanowieniem, to było wrócenie do gry na pianinie. I miałam taką fazę w zeszłym roku, że zaczęłam sobie um, tutaj grać z tutorialem na YouTubie. I to była melodia z La La Land, City of Stars. I rzeczywiście miałam tę motywację przez dobry tydzień. Oczywiście to zniknęło, bo nie zobowiązałam się, nie postanowiłam, że będę to robić w jakimś. Um, Rytmie, nie wiem, co tydzień, codziennie w jakich, o jakichś konkretnych porach, no więc jakby to się wszystko rozpłynęło. I też nie miałam żadnego zewnętrznego motywatora w postaci na przykład umówionych zajęć. Także już wiem, co zrobiłam nie tak, ale mi to nie wyszło. W związku z czym przerzuciłam totalnie pianino na nowy rok i postanowiłam, że raz w tygodniu będę chodziła na zajęcia indywidualne i zrobię to. Mówię to na głos, zrobię to. To już nie jest postanowienie, które sobie wpisałam, tylko robię to kropka koniec hołk. Kolejna rzecz to nauka francuskiego. Znowu zbyt, zbyt, zbyt ogólne. Bo uczyłam się francuskiego. Uczyłam się francuskiego z aplikacją Babel. Byłam zmotywowana momentami, momentami troszeczkę mniej, ale znowu nie wprowadziłam żadnych konkretnych zasad, w związku z tym wyszło jak zawsze. Także moim postanowieniem na wyrok jest również pielęgnowanie języków. Zresztą rozwinę to za chwilę, jak będę Wam mówić o nowych postanowieniach, ale mm, muszę sobie tutaj jakiś system wypracować, żeby to nie było takie ogólne. Na przykład, właśnie, nie wiem, dwa razy w tygodniu, w jakichś konkretnych godzinach, robię sobie ćwiczenia z tą aplikacją albo mm, oglądam raz w tygodniu film w danym języku. Jeszcze tego nie rozpracowałam, może czas najwyższy. Kolejne moje postanowienie brzmiało oddać się studiom w pełni, wykorzystać maksymalnie potencjał moich studiów, ostatni semestr, po prostu być kujonem i czerpać z tego maksymalnie. Czy ja tak zrobiłam? Nie wiem. Czy odrabiałam wszystkie prace domowe? Tak. Czy przygotowywałam się na wszystkie zajęcia? Tak. Czy miałam super oceny? Tak. Czy napisałam bardzo dobrze licencjat? Tak. W sumie udało się, piątka karo, idziemy dalej. Kolejnym moim postanowieniem to było zrealizować jakiś nowy projekt zawodowy. Coś zupełnie zupełnie nowego. I wyszło mi to nawet podwójnie, bo w sumie nie myślałam o tym wcześniej, ja to podsumowuję z wami na spontanie teraz, ale wydałam codziennik, więc codziennik autentycznie jest no idealnym przykładem nowego projektu zawodowego. Coś, czego nie było wcześniej, inna branża, inna dziedzina, także. Udało się, ale drugą rzeczą, która przyszła mi do głowy, to jest to, że zaczęłam nagrywać Vegan Food Guides, czyli przewodniki po wegańskich restauracjach w różnych miastach w Europie, jak do tej pory. Także to jest nawet drugi projekt zawodowy, także jestem z siebie podwójnie dumna. Piątka razy dwa. Kolejna rzecz to było spędzać mniej czasu w mediach społecznościowych. Nie mierzyłam tego, nie wiem jak mi to wyszło, ale sądzę, że wyszło mi całkiem nieźle, bo naprawdę... Mam taką żelazną zasadę pod tytułem nie ruszam telefonu, dopóki nie usiądę oficjalnie jakby do mediów, do mediów społecznościowych do pracy, dopóki nie zrobię tych wszystkich moich porannych rzeczy. I tak samo wieczorem włączam tryb samolotowy i, i potem sobie nie wiem, czytam, piszę, czy rozmawiam z kimś i jestem offline. Rzadko, naprawdę rzadko przeglądam Instagrama tak dla fanów. Właśnie widzę przez okno, że podjechała jakaś ciężarówka, coś czuję, że to jest kurier do mnie i tak jak nie wiecie o tym, ale w trakcie nagrywania dostałam 4 smsy, bo mój telefon jest za daleko, żebym wstała go wyciszyć, to teraz coś czuję, że za chwilę zadzwoni dzwonek i dopiero będę do Was wracać po tym, jak odbiorę paczkę. No ale miejmy nadzieję, że to akurat nie jest DPD, bo mam powiedzmy flow i martwię się, <głos》>, że zgubię wątek. Tak samo jest wieczorem, mówiłam o tym, tak, bo właśnie trochę zgubiłam wątek, że wieczorami też zostawiam ten telefon i bardzo mi to służy. A, że nie skroluję raczej mediów społecznościowych, naprawdę bardzo, bardzo rzadko mi się to zdarza. Przeglądam stories, to jest prawda, na Facebooku nie siedzę w ogóle i nie przewijam Instagrama też prawie nigdy i nie jeszcze. Ha, mówiłam! Wróciłam i przyszła do mnie paczka, także leży tutaj obok i nie będę jej otwierała, ponieważ priorytety, moi drodzy, moim priorytetem w tym momencie jest ten podcast. Moim ostatnim postanowieniem na rok 2019 była, moi drodzy, wyprowadzka z domu. Czyli wyjechanie z domu, z Łodzi, nie na studia, nie na wymianę, nie, na, nie w podróż życia, na przykład do Stanów, ale wyprowadzka w jakieś miejsce samemu, po prostu, bez powodu, powiedzmy. I mogę Wam zdradzić, jako że słuchacie mojego solowego odcinka, że Uda mi się to już za kilka dni, teraz, kiedy tego słuchacie, i już niedługo na moim kanale pojawi się bardzo duży film z live update'em, właśnie odnośnie mojej wyprowadzki. Także to się wydarzy już w 2020, ale kroki ku temu zostały przedsięwzięte. <gryw> to brzmi tak śmiesznie, to słowo naprawdę brzmi śmiesznie. Już w 2019, także mogę powiedzieć, że piątka karo. No, więc przechodzimy dalej, czas na postanowienia 2020. Pierwsze postanowienie to jest codzienna medytacja i ja wiem, że wiele osób myśli, że ja codziennie medytuję, ale tak było, potem tak nie było, potem znowu tak było i teraz tak niestety nie jest, bo nie wyrobiłam sobie tego jako nawyku, więc po prostu nie egzekwuję medytowania codziennie, niestety. Także to ma być medytacja bez żadnej aplikacji, po prostu siedzenie w ciszy i słuchanie swojego oddechu najprostsza medytacja na świecie. Chcę ją robić codziennie rano po tym, jak sobie te moje wszystkie notatki zrobię, pisania i żurnale. To chcę usiąść na jakieś 5-10 minut i po prostu siedzieć cicho, bo to jest bezcenne, wspaniałe i dużo się o tym uczę. Dużo o tym czytam, słucham od ludzi. Sama to sprawdziłam, działało świetnie, ale coś mi nie szło ostatnimi czasy, także mam nadzieję, że uda mi się to zmienić. Kolejna rzecz to jest to, że chciałabym właśnie grać na pianinie, tak jak wam mówiłam, to już nie będę tego tutaj rozwijać. Kolejna rzecz to jest to, że chciałabym wrócić do gry w tenisa i to też było moje postanowienie przez wiele ostatnich lat i chciałabym grać w tenisa raz w tygodniu z osobą, która też gra lub z trenerem i po prostu mieć taką randkę tenisową raz w tygodniu. Kolejna rzecz, też już o niej mówiłam, to właśnie języki, czyli otaczanie się tymi językami, które studiowałam, których się uczyłam po to, żeby ich nie stracić, czyli niemiecki, hiszpański, francuski. Muszę się zastanowić, jak to zrobić. Kolejnym moim postanowieniem było to, że chciałabym nauczyć się grać w szachy i to przyszło mi do głowy w zeszłym tygodniu, bo zawsze chciałam grać w szachy, a nigdy nikt z osób w moim otoczeniu w niej nie grał przy mnie, tak żebym mogła poprosić tę osobę o to, aby mnie nauczyła. Także marzę o tym, żeby grać w szachy i nauczę się. Wiem to. Kolejną rzeczą, którą sobie postanowiłam, to przestać się w kółko śpieszyć, bo donikąd mi się nie spieszy. Śmieję się, że odkąd skończyłam studia, to jest początek reszty mojego życia i tego się trzymam. Dlatego chciałabym po prostu przestać być wiecznie tą osobą, która gna. I jak planuję sobie jakiś dzień, to nie robić co dwie godziny jakiegoś spotkania po to, żebym potem leciała spóźniona. Często jestem spóźniona, może nie tyle bardzo spóźniona, co na pewno w ostatniej chwili. Jakby zrozumiałam, że nie ma powodu, żeby ustawiać sobie tak intensywnie grafik. Naprawdę. I mi to nie służy. I jakby nie wiem po co ja to robię, skoro mam cały czas tego świata do, do zagospodarowania. Także to jest ważna rzecz w moim życiu. I ostatnia rzecz jest też troszeczkę połączona, i to jest te skupienie się na dbaniu o siebie na co dzień, każdego dnia, regularnie, rytualnie. Czyli właśnie picie sobie tej wody z cytryną, czy medytowanie, czy ubranie się ładnie po domu, czy. Poczytanie sobie książki, czy pójście na masaż, po prostu wprowadzenie takiego self-care do codziennej rutyny każdego dnia, żeby o siebie dbać, bo jak ja jestem zadbana, to chcę dbać o innych i wtedy dbam o świat, i jak głęboko wierzę w taki tutaj ciąg przyczynowo-skutkowy. No, to był dosyć długi wykład na temat moich postanowień. Mam nadzieję, że. Może Wam to pokazało, że ja również sobie dużo mówię, a potem z realizacją bywa różnie, a przy okazji może jakieś moje postanowienia Was, nie wiem, zainspirowały, słuchajcie. Więc przechodzimy dalej do kolejnego etapu moich, mojego podsumowania starego roku i wejścia w nowy rok. Teraz już trochę bardziej będą takie rozpiski na nadchodzący rok, ale zanim to nastąpi, nie będzie przerwy na reklamy, a będzie przerwa na wodę. Ja co roku na koniec starego roku robię sobie cztery takie listy. Pierwsza z nich to jest, lub którakolwiek z nich, bo kolejność tutaj nie ma żadnego znaczenia to jest filmy, które chciałabym obejrzeć. Oczywiście, finalnie oglądam znacznie więcej filmów, zupełnie innych filmów, ale zawsze jest taka żelazna lista filmów, które chciałabym obejrzeć i powiem Wam, że ona się prawie co roku nie zmienia, bo to są takie klasyki, do których nigdy nie mam, jakoś nie wiem chęci i siły, żeby je obejrzeć w randomowy czwartkowy wieczór na przykład, bo to są takie filmy typu Pianista, Lista Schindlera, Lot nad kukulczym gniazdem, czy Ojciec Chrzestny. To są klasyki, których niestety nie widziałam. Wstyd totalny, bo ja kocham kino i naprawdę obejrzałam w swoim życiu tysiące filmów. Serio. Dzięki mojej mamie. Pozdrawiam, mamo. I po prostu mam te filmy, które bardzo chciałabym obejrzeć, nigdy nie jest mi po drodze i ta lista jest taka Smutnie nie zmieniająca się, ale może właśnie 2020 będzie tym rokiem, kiedy uda mi się obejrzeć te filmy. Kto wie. Kolejną listą jest lista seriali, które chciałabym obejrzeć. To już jest łatwiej i też jest to łatwiejsze do zrealizowania, bo serialami tak wiecie jest, że jak wiecie, że wychodzi trzeci sezon, to. Bardziej was to motywuje, żeby chociaż już w końcu obejrzeć ten drugi sezon. Tak ja tak przynajmniej mam. Także mam listę seriali, które bym chciała obejrzeć. I mam też oczywiście listę książek, które chciałabym przeczytać, i tutaj zazwyczaj mi to całkiem nieźle wychodzi. I zazwyczaj robię te listy na podstawie książek, które już mam. Lub wiem, że na przykład bardzo bym chciała je przeczytać, bo to jest coś nowego, co wyszło. Natomiast też czasami wpisuję książki takie klasyki, które ogólnie, ogólnie chciałabym przeczytać, typu, nie wiem, na wschód od Edenu albo właśnie nie wiem szczerze to nic mi nie przychodzi do głowy z takich klasyków, chciałam przeczytać zawsze Zabić Drozda, w końcu sobie go kupiłam po angielsku, przeczytałam trochę i stwierdziłam, że ta książka jest tragiczna, w sensie dla mnie, zupełnie mi nie wchodzi więc może nie będzie mi pisane przeczytać jej, ale no nie wiem o, krótka historia czasu, to są takie, takie książki, które bardzo chciałabym przeczytać i już tutaj jestem blisko, bo mam ją w pokoju, nawet miałam ją w Stanach, ale jej nie otworzyłam, więc 2020, trzymam za Ciebie kciuki i raczej za siebie. I ostatnią taką listą, którą przyrządzam, sporządzam, nie przyrządzam listy, sporządzam listę, to jest lista miejsc, które chciałabym odwiedzić. To jest ta najbardziej ekscytująca, bo wiecie, że ja kocham podróże, aż mam dreszcze mówiąc to, i nie wiem co, dlatego że. Cóż to? Dzisiejszy podcast naprawdę jest yy, przerywany bardzo, bardzo niekulturalnie przez wszystkich ludzi z mojego otoczenia. Także ja powinnam już chyba kończyć, bo babcia do mnie dzwoni, a dzisiaj mam iść do babci po to, żeby nakryć stół wigilijny, ponieważ nagrywam ten podcast z tygodniowym wyprzedzeniem. Więc babcia by się prawdopodobnie chciała z umówić, a ja tutaj siedzę i odrzucam jej połączenie. Także przepraszam Cię, babciu, jeżeli jakimś cudem słuchasz tego podcastu, priorytety powinnam je zmienić. Powinno być postanowienia nowy rok. Zmienić priorytety, praca kontra rodzina. Wracając, kocham podróże i ekscytuje mnie perspektywa miejsc, które odwiedzę w nowym roku. I zazwyczaj całkiem nieźle trafiam, bo na koniec roku już, już mam te wizje, już mam wizję miejsc, które chcę odwiedzić, ale zazwyczaj też siebie zaskakuję, bo kto by pomyślał w zeszłym roku, że polecę na Seszele, że polecę do Stanów i to są takie maksymalnie zaskakujące i niesamowite wpisy na mojej, na mojej liście ale było też parę miejsc, które myślałam, że odwiedzę ale nie odwiedziłam, na przykład Portugalia i Walencja, a sądziłam, że to na pewno się wydarzy, też Rzym chyba był na tej liście także no to tam sobie żyje swoim życiem, ale powiedzmy, że fajnie jest to potem weryfikować, ja to bardzo lubię no i oczywiście, kluczowa sprawa jako, że te wszystkie postanowienia, podsumowania i plany są w jednym zeszycie najlepiej od lat, co w ogóle jest ekstra to ja w ciągu roku sobie to odhaczam no i po prostu ja kocham odhaczać, jakby jestem ofiarą list i uwielbiam satysfakcję, kiedy zrobiłam coś, co sobie zaplanowałam. Więc cała ta lista książek, lista filmów, lista seriali, lista miejsc czeka tylko, żebym postawiła obok niej ptaszek. Lub, moi drodzy, dopisała coś, bo tak jak mówiłam, ja w ciągu roku sobie uzupełniam te listy. I właśnie na bazie tej listy możecie tutaj sobie pisać te ko kolejne filmy, książki, seriale, miejsca, które przeczytaliście, obejrzeliście, odwiedziliście. No super sprawa. Jeżeli macie podobny charakter do mnie, to jest to dla was to mega fajna zabawa będzie. <laughs> Ojej. Kolejną rzeczą, którą sobie zapisuję, to jest kategoria hobby. Jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało. Ja jestem osobą, która ma dosyć dużo tematów, które mnie interesują. Mam bardzo dużo różnych hobby. I do tego stopnia, że Przytłacza mnie to i ja zapominam, co mnie interesuje. No wiem, to brzmi po prostu irracjonalnie, ale serio. Jakby ja potrzebuję sobie rozpisać rzeczy, na których temat chciałabym zgłębiać wiedzę. Na przykład, dajmy na to odżywianie. To akurat teraz nie jest jakimś takim moim super hobby, ale tak było. Albo na przykład astrologia, albo yoga, albo fizyka kwantowa, albo. Garncarstwo, nie? Trochę teraz, trochę teraz kombinuję, ale wiecie o co chodzi? Po prostu różne rzeczy, o których czasami zapominamy, że chcemy trochę więcej o nich się, o nich się dowiedzieć. Albo nawet kawa, o. Chciałabym więcej wiedzieć o parzeniu kawy, o metodach parzenia kawy, palenia kawy, dobierania kawy. Na przykład w tym roku chciałabym się więcej dowiedzieć o winach, więc robię sobie taką listę hobby, które w obecnej chwili mnie jarają, po to, żebym po prostu mogła do tego wrócić i sobie, o. Dawno sobie nic nie czytałam, na przykład na temat zagrożonych gatunków zwierząt. O, i mogę sobie wtedy zorganizować jakąś aktywność w tej dziedzinie. Dajcie znać, co sądzicie o tym. Moim zdaniem to jest bardzo fajna rzecz. I na koniec, ostatnią, ostatnim elementem mojego podsumowania roku jest tak zwany vision board czyli trochę taki oklepany temat, trochę taka klisza czyli taka taki plakat, taka strona po prostu w zeszycie, w moim przypadku, w której ja sobie piszę za rok o tej porze, biorę to w kółeczko i robię sobie strzałki i piszę sobie, co tam się dzieje. Jakby wiecie, o co chodzi. Manifestacja, wizualizacja. Po prostu wyobrażam sobie, że za rok o tej porze robię to, 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 umiem to, 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 mam to, to, to i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy to działa, aczkolwiek jest mnóstwo jakichś tam badań i obserwacji na temat tego, że rzeczywiście to ma wpływ na to, jeżeli... Mówimy o przyszłości w czasie dokonanym, że mam takie i takie rzeczy, ale ja tego nie robię bardziej, żeby zaczarować wszechświat, tylko po to, żeby zobaczyć, co bym chciała zrealizować za rok, i potem rok później zobaczyć, czy po pierwsze to w ogóle jest aktualne, i po drugie, czy mi to wyszło. Super sprawa, no wspaniała rzecz. Więc ja, kiedy przygotowuję się do mojego za rok o tej porze, to patrzę sobie, co pisałam rok wcześniej. I to jest ekstra, naprawdę słuchajcie. I czytam sobie to i na przykład odhaczam sobie te rzeczy, które mi się udało zrobić, albo na przykład zastanawiam się o co mi chodziło w przypadku tych kwestii, które są kompletnie nieaktualne i w ogóle mnie nie interesują. I to też jest super, bo to też się łączy pięknie z tym, jakie lekcje... Odrobiliśmy, czego się nauczyliśmy w tym roku, bo to pokazuje, że na przykład dzięki temu, czego się nauczyłam i czego doświadczyłam, zrozumiałam, że wcale nie jest moim marzeniem, żeby, nie wiem, być dietetykiem. Bo ja pamiętam parę lat temu wpisałam sobie, że chcę zrobić sobie kurs dietetyki. Ja się nawet na niego zapisałam, po czym się okazało, że on został odwołany, zaproponowano mi nowy termin, który mi już nie pasował, ja potem się zastanawiałam. O co mi chodziło? Po co ja chciałam iść na kurs dietetyki, w ogóle dietetyki ogólnej, gdzie jakby weganizm jest mało akceptowany, szczególnie właśnie w takich, na takich zwykłych kursach, bez urazy, po to, żeby mieć jakiś papier. Ale w ogóle, że mi przyszło do głowy, że pracować jako dietetyk, jakby Karo, przecież to w ogóle nie jest Twoja ciałka, w ogóle by Ty to, to zrobić. Oczywiście nie mam do siebie żalu, ale bardzo mnie to bawi, że miałam w ogóle taki pomysł, a ciekawe jest to, jak wiele się zmieniło. Także w przy przypadku rzeczy, które chcieliśmy osiągnąć, ale nam nie wyszło i nadal chcemy, warto się zastanowić, jakby co tutaj się zadziało, co nas przyblokowało, i to jest maksymalnie fajny moment na refleksję. Natomiast jeżeli coś jest nieaktualne, to uważam, że też jest to fantastyczne, fantastyczna perspektywa. Ja bardzo lubię te weryfikacje właśnie moich planów, moich marzeń. No, więc jak już sobie ja zobaczę, o co mi chodziło w poprzednim roku, jak mi to poszło, no to tworzę sobie kolejny, kolejny taki in a year from now, za rok o tej porze plakat i notuję sobie to, co chciałabym, żeby było zrealizowane za rok. I tym się nie będę z Wami dzielić, bo to jest takie mega osobiste i w sumie to tak mi jest dziwnie, że miałabym Wam o tym powiedzieć. Natomiast jeszcze tak do końca tego nie wyklarowałam, ale już kilka rzeczy sobie zanotowałam i powiem Wam, że z, z doświadczenia z ostatnich lat i też po przeczytaniu paru książek w tym roku, takich samorozwojowych, zrozumiałam, że... Tak naprawdę powinniśmy bardziej marzyć, bo ja troszeczkę tak bezpiecznie grałam i te moje plany za rok, tak, tak wymyślałam, takie, takie właśnie do zrealizowania w miarę. A potem, jak czytałam książkę, nie pamiętam, czy to było The One Thing, ale możliwe, zrozumiałam, że zawsze trzeba, jak to się mówi po angielsku, dream big czyli marzyć o krok dalej. Bo jeżeli sobie założymy że no chciałabym zarobić 10 zł, to, te, to 10 staje się taką naszą metą i trochę sobie blokujemy to, że moglibyśmy zrobić 100 zł. Wiecie o co chodzi. I oczywiście tutaj podałam durny przykład z pieniędzmi, ale no, faktem jest, że wiele z nas marzy o obfitości finansowej i jakby kogo my oszukujemy. Tak jest i tyle. To ja postanowiłam, że w tym roku te moje wizje za rok troszkę będą bardziej z polotem, i zobaczymy po prostu jak mi to wyjdzie. Także w dużym skrócie podsumuję to na koniec, bo już e, chyba czas, już czas kończyć ten odcinek solowy. Robię sobie oś czasu z najważniejszymi wydarzeniami, następnie rozpisuję lekcje z minionego roku, czyli czego się nauczyłam w tym roku o sobie, o świecie, o wszystkim. Nie ma zasad. Następnie, jeżeli tego nie zrobiliście wcześniej, to robię listę filmów, które obejrzałam, książek, które przeczytałam, seriali, które obejrzałam oraz na przykład mistro odwiedziłam i najlepszego jedzenia, jakie zjadłam. Następnie weryfikuję moje postanowienia noworoczne, czyli patrzę sobie, jakie były postanowienia rok temu, jak mi poszło. Wyciągam z tego wnioski, dlaczego mi nie poszło, czy coś się zmieniło, może to wcale jakby nie było coś, co chciałam zrealizować i stawiam sobie nowe postanowienia noworoczne, które są realistyczne i konkretne, czyli z planem, jak je zrealizuję, a nie po prostu będę szyjować języki. No i jak? Następnie robię sobie listę książek, które chciałabym przeczytać, filmów, które chciałabym przeczytać, seriali, które chciałabym obejrzeć i miejsc, które chciałabym odwiedzić. Kolejna rzecz to lista moich obecnych zajawek, moich obecnych hobby po to, żebym pamiętała jakie rzeczy, jakie tematy chciałabym zgłębiać i na koniec robię sobie moją tablicę za rok o tej porze. Najpierw sprawdzam co Planowałam na ten rok, jak mi to wyszło, czy mi się udało, jej się nie udało, to dlaczego, i tworzę nową, wyobrażając sobie siebie za rok i kim chciałabym być, co chciałabym mieć, co chciałabym umieć, i tak dalej, i tak dalej. No słuchajcie, no ja kocham ten mój rytuał i bardzo jest mi miło, że dotrwaliście do końca i posłuchaliście tego filmu. Bardzo mnie ciekawi, co sądzicie o tym moim systemie i czy wy sobie podsumowujecie rok. W ten sposób. Dajcie mi znać na koniec, oczywiście, moje klasyczne ogłoszenia, czyli podcast ukazuje się na YouTubie, na Spotify i na iTunesie. Więc jeżeli słuchacie mnie na YouTube, to napiszcie mi w komentarzu, czy podsumowujecie swój rok i czy ten podcast Wam w ogóle coś dał. To jest dla mnie bardzo ważne. Czy to było dla Was ciekawe, czy coś, jakiś fajny pomysł sobie tutaj um, wzięliście z tego odcinka. Jeżeli słuchacie mnie na iTunesie, no to tam możecie na przykład. Zasubskrybować podcast, tak? Dodać go do biblioteki i wystawić mu opinię. To jest taka ogólna prośba, jeżeli macie chwilę, bo to, to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, bo wtedy podcast jest promowany, więcej ludzi go słyszy. Jeżeli słuchacie mnie na Spotify, tam możecie dodać go do obserwowanych i ogólnie też was zapraszam na mojego Instagrama. Oczywiście też tego ogólnego, Karolina Sobańska, ale też na Karolina Sobańska podcast, bo tam każdy odcinek ma swój post i to jest super przestrzeń, żebyście dawali mi znać, co sądzicie. Jakby ja czytam każdy komentarz. Też na tym, na tym koncie nie dzieje się, się za dużo, więc ja bez problemu docieram do wszystkich. I bardzo mnie interesuje Wasza informacja zwrotna. Ogólnie też na temat tego, co sądzicie o solowych odcinkach. W nowym roku będzie dużo odcinków solowych o Stanach, także przygotujcie się na to, bo temat rzeka, podróż, życia, wiele przemyśleń i wiele osób mnie o to pytało, także będą różne ciekawe odcinki o Stanach. Ja też powiedzcie, co o tym myślicie, bo planuję zrobić trzy odcinki. Ja też pytałam was we vlogmasach i dużo osób wolała, żebym to podzieliła, aniżeli robiła jeden taki totalny śmietnik trzygodzinny. Więc pierwszy podcast to będzie ogólny, organizacyjny o Stanach. Dlaczego pojechałam, z kim, kiedy, jak, gdzie, za ile, jak, jak się transportowałam, gdzie mieszkałam, itd., itd. Drugi odcinek to będzie co dokładnie zobaczyłam. W San Francisco, co dokładnie zobaczyłam, w LA, i moja opinia o tych miastach, jak się tam żyje, jakie tam są warunki, porównanie tych miast. Bardzo, myślę, też ważny odcinek. I na końcu ogólne wrażenia ze stanów, ogólne wnioski, obserwacje i lekcje, które wyniosłam z tego wyjazdu. Możecie dać mi znać, czy wolicie, żeby te odcinki poszły ciągiem w styczniu, pierwszy, drugi, trzeci poniedziałek stycznia, czy wolicie, żeby na przykład szły raz w miesiącu. Bardzo mnie ciekawi Wasza, wasza mm, opinia, bo oczywiście ten podcast jest dla Was i nie chcę też Was przytłoczyć ilością podcastów, które idą solowe, bo dla każdego coś innego jest fajne i też urozmaicenie jest istotne. Mm. Przypominam, że podcasty się ukazują w każdy poniedziałek o godzinie 7. Póki co nie planuję, żeby to się zmieniało też. Mam nadzieję, że trochę będzie nowości w nowym roku, że będzie część podcastów, które będą miały formę wideo. Ostatnio zmienił się też tutaj zmieniła się szata graficzna podcastu. Mam nowe logo, które sama zrobiłam, nowe plansze, taki odświeżony look. To też możecie zobaczyć na. I na YouTubie, i na Instagramie. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Także dajcie mi koniecznie znać tam w tych komentarzach na Instagramie, czy też w komentarzach na YouTubie, co o tym myślicie, bo starałam się i chciałam, żeby coś nowego się działo. Też się więcej dzieje w ogóle na Instagramie wrzucam więcej postów o odcinkach. Trochę więcej Wam zdradzam, o czym jest po odcinek, zawsze daję jakiś cytat z mojego gościa, także trochę się będzie działo i na sam koniec, kiedy jeszcze mnie słuchacie, ja chciałabym Wam serdecznie podziękować za ten cały rok. To, że mnie słuchacie, jest dla mnie ogromnym przywilejem. Jestem wam mega, mega wdzięczna, że wspieracie ten podcast i wiele fajnych rzeczy będzie się działo w nowym roku. Spełniłam jedno ze swoich takich postanowień, marzeń na ten rok, bo podcast w końcu zaczął być wspierany przez wyjątkowe marki. I ja ten podcast od ponad półtora roku robiłam całkowicie w czasie wolnym ym, z pasji. I, i, I charytatywnie, że tak powiem. Natomiast zajmowało mi to naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu i chciałam, żeby doszło do momentu, w którym są marki, firmy, które chcą wspierać finansowo podcast, po to, abym mogła co tydzień mieć dla Was wartościowe treści, wspaniałe wywiady i żeby to. Mm, było zorganizowane w jak najlepszy, najbardziej profesjonalny, treściwy, konkretny, wartościowy sposób dla Was. Także ja jestem wdzięczna za Was, słuchacze. Jestem wdzięczna za to, że coraz więcej osób wierzy w ten podcast, słucha go i mam nadzieję, że tak będzie jeszcze przez długi, długi, długi czas. Także dziękuję Wam za ten rok. Napiszcie mi jeszcze na, w komentarzu na Instagramie albo pod najnowszym zdjęciem na koncie Karolina Sobańska. Podcast, jaki był Wasz ulubiony odcinek w tym roku. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Też Was o to zapytam. Na Instagramie, ale interesuje mnie naprawdę bardzo, 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 który odcinek był Waszym ulubionym i czego byście sobie życzyli w podcaście w Nowym Roku? A ja w Nowym Roku Wam życzę wszystkiego, co najlepsze. Życzę Wam, żebyście. Byli obecni, żebyście celebrowali każdy dzień, żebyście rozwijali swoje pasje, żebyście dbali o swoich najbliższych i żebyście każdego dnia wstawali z dużą dawką energii i uśmiechu i wdzięczności za to, że żyjecie na tym fantastycznym świecie, który jest tak ciekawy i tak niesamowity i pełen jeszcze nieodkrytych rzeczy i nieprzeżytych przygód. Mam nadzieję, że ten podcast zaraził Was do tego, żeby. Wchodzić z dużą dawką właśnie motywacji w nowy rok, takiej ekscytacji tym życiem, tym światem, bo ja staram się tak żyć, raz wychodzi lepiej, raz wychodzi gorzej, ale chcę Was też zarażać tą ciekawością właśnie tutaj w programie. Dziękuję Wam serdecznie, za to, że jesteście, za to, że wysłuchaliście tego odcinka. Widzimy się za rok i udanej imprezy sylwestrowej. Dzięki, do usłyszenia. Cześć!